Bardzo serdecznie witamy. Konrad Hyszkiewicz i Wojciech Biedroń. Drodzy państwo, ja tu w ręce. Nie, to, nie, to potem. To potem, to potem. To potem. To zaskoczymy chyba wszystkich. Ugryzionego ogórka. No dobra. Idziemy. Ktoś nikogo tutaj dziabnął w ogóle. Dziwny ten ogórek. To będzie dzisiaj ważny gadżet. Tak, aha, bardzo tak ważny. W ogóle o gadżetach będzie sporo dzisiaj. Bo ten ogórek jest. To jest ogórek jest zielony, ale ja go pokażę jednak. Tak pokażemy tego tak. Ogórka. Tak go prawie widać. Dobra. Prawie widać. Idziemy, ale o tym ogórku jeszcze będzie. Tak, Konradzie. Oczywiście państwa komentarze, najważniejsze. I najważniejsze cześć. Komentarze jedziemy tak z jest. Komentarzami. Link 55555 proponuje wprowadzić nowy atrybut. To a propos gadżetów. Tubkę kleju. Dla tych, którzy się za bardzo odkleili, jak na przykład Hołdys. No doskonałe, ale wielkim... jemu kleju nie dawaj. Nie, bo on troszkę może być. Albo taki klej najlepiej roślinny, bo jakby on dorwał taki, wiesz, bardziej syntetyczny, to. Tak, używka generalnie Hołdysa jeszcze będzie jeden komentarz. Maciek Gol. Ja myślałem, że Korwin, jak i cała Konfederacja, to bardziej festiwal piosenki radzieckiej, ale jednak można się zdziwić. No tutaj amerykańska, tutaj radziecka. To bo może to taka zimna wojna się toczy. To jest zimnowojenne towarzystwo, już wiekowo też. Oj, też zdecydowanie zimnowojenne wiekowo. Masa huku. Max Kolonko odleciał w tym nagraniu tak bardzo, że możemy go zaliczyć wraz z Hermaszewskim do grona polskich kosmonautów. Mało tego, to jest Jedi polskiego dziennikarstwa, proszę ja was. Oj, ta, a propos... posiadam stosowny miecz. Właśnie, a propos Jedi. Piotr Żelazek pyta, Jezus Maria, czy mi się wydaje, czy ten miecz redaktora Biedronia jest różowy? Nie, to jeszcze dementujemy, raz pokazuję, dementujemy. Jest czerwony. Już się taki, bateria no. Chyba kończy od głupot, które tu opowiadamy. Czerwony, różowy, tęczowy, to się teraz te wszystkie kolory mieszają ze sobą, nie? Niebinarne czy binarne, o tym też to, może to jeszcze też pewnie zdążymy. Coś będzie. Dobra, ja go na razie wyłączam, drodzy państwo. Wyłącz. Włodzimierz Łuczak. Wyłączam nawet. Tak. Wyłączam. Na pewno nie, ale dużo, to a propos właśnie pytania, czy Tusk założy tęczową opaskę. Na pewno nie, ale dużo mu nie brakuje, żeby założyć opaskę trochę inną. Chodzi pewnie o taką czerwoną. Ale ze znakiem słońca. Takim szczęścia, symbolem hinduskim. Z hinduskim znakiem szczęścia. Być może o to chodziło. Ale że tam się po Gdańsku w tych wysokich butach. No Gdańsk to jest miasto z tradycjami. Jan Drzewiecki. Tak. Do konia to trzeba było wezwać pana Giertycha, a nie policję. Tego konia, co tam był pijany, czy tam pijany, jego no. Woźnica był pijany, nie? No to prawda, że się w tych hipicznych takich kwestiach to tutaj. Hipiczne. Polityka hipiczna. Tak, dokładnie. Dalej. I ostatni komentarz, Anna Boris. Ta kola degeneruje Hołdysowi mózg. Pani Anno, chyba to nie kola. To nie kola. Pani Aniu, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich. Tak jest. Ale to na pewno nie jest kola. Ale skoro o Tusku, a było o Tusku, tak. Było o Tusku, więc teraz o Tusku. Jego prawdomówność. Oj, jest coś niesamowite. Ale dlaczego się przeraziłeś, jak powiedziałem o Tuska? Znaczy nie no, bo generalnie prawdomówność i Tusk to są takie bardzo zbieżne ze sobą tutaj. A czy słowa. Nie ma Tuska bez prawomówności? Tak jest, nie ma Tuska bez prawomówności. Nie ma plus wschodnich, bez olsztynów, nie ma warmii. Tusk coś obiecać, coś powie, to powie, tak? I no. I dlatego, drodzy państwo, koniec z tymi kłamstwami, tym opowiadaniem na Tuska. Tak jest, tego. Magiczna różdżka przemieniła go, proszę ja ciebie, w tego, no, prawdomównego. Tak. I nie, on zawsze był. No, To zależy oczywiście od mądrości etapu, ale no zawsze. Tak, z tą mądrością etapu to może nie wchodzimy tak głęboko, bo jeszcze będziesz musiał być oficerem prowadzącym, przez to bardziej czynnym niż zwykle. A, jesteś. Bardziej czynnym. Mm-hmm. Taki na dwa fronty mówisz? Ale no wiesz, to taki jak już mówiliśmy. Dobrze, jedziemy, drodzy państwo. Donald Tusk i jego prawdomówność level hard. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że każdego dnia ktokolwiek w Polsce będzie się wypowiadał na temat na przykład wieku emerytalnego, to pisowskie media i pisowska telewizja będą starały się przekonywać, że zwycięstwo Platformy Obywatelskiej w najbliższych wyborach oznacza podniesienie wieku emerytalnego. Nie, nie oznacza. Nie będziemy podnosić wieku emerytalnego po wygranych wyborach. Pierwszy noworoczny cud, tak, słuchaj. Tak, cud noworoczny. Ja pamiętam, że chyba Platforma to jednak ten wiek podniosła. Nie masz racji. A tutaj nie. Okazuje się, że nie w ogóle to nie Platforma tego. Nie podniosła. Cud. To takie, wiesz, zielone ludziki podniosły. Możliwie. Tak. Zielone ludziki, bo przecież Platforma podniosła 3 Kosiniaka, byś? No właśnie. A widzisz, zielone ludziki z PSL-u podniosły, dokładnie, a nie Platforma. To wszystko wina tych PSL-owców, no. Dlatego posłuchajmy, chłopy, no. Posłuchajmy Grzegorza Schetyny w tym samym temacie. No, to cię już chyba utwierdzi w przekonaniu. Jakby. Mam nadzieję, zobaczymy. Ostatnio przypomniał waszą decyzję o wydłużeniu wieku emerytalnego. To jest balast dla was? Zobaczymy. Nie dlatego, że ten wiek nie został podwyższony, a rozmowa o nim
i tak będzie, znaczy to jest coś oczywistego, co wróci, tylko wraca w kampanii wyborczej w sposób agresywny i zmanipulowany przez PiS. Ja się absolutnie nie, no zgadzam. Nic nie było. No. Nie było, nic się nie działo. Czy platform, jeszcze raz ci zadam pytanie. Czy to zielone ogóry z PSL-u w sensie... No pewnie tak, no. Pewnie na nich są zielone ludziki, czy nie zielone ludziki? Pewnie tak. Ludziki. No druga tak, rzecz, no. Zwróć uwagę, że Grzegorz Schetyna ma w jednej kwestii rację. No, no. Nie podniosła platforma, ale to będzie wracało. Czyli... No tak, no, wredne pisiory będą to przypominać, nie. No, złośliwie. Czyli jak platforma dojdzie do władzy, to jak podniosą, skoro wraca ten. Ale Tusk mówił, że nie podniosą, to już się teraz no, ale trochę zgubią. Ale są dwie frakcje, nie? No tak, schetynowcy i tak właśnie. Polokoktowcy. Dokładnie. Dobrze, kamracie, to idziemy dalej. Z tymi kamratami to trzeba uważać. A faktycznie. Bo tam to ja się odcinam. Kamratów już jednego zamknęli, kamrata. Ale nie w Wariatkowie, to jest najlepsze, nie? No nie, dokładnie. Biedny chłop siedzi w kryminale, jak powinien w psychiatryku siedzieć. No, no nie, dokładnie, no prześladowania trwają. Ale zostawmy go na chwilę w odosobnieniu. Zdecydowanie samotni. I okazuje się, że Kidawa Błońska, trzeci odłam w partii. Trzecia frakcja też zadała kłam temu, co powiedział Grzegorz Schetyna i postanowiła mówić o tym, na czym się zna najlepiej. Czyli na ekonomii pewnie. Oraz na programie... A, programie Platformy no Obywatelskiej. Ale który podobno istnieje. Tak, ludzie posłuchajcie, gadają. Posłuchajcie. To jest śmieszny kawałek. Ona sama mówi, że to śmieszne. No to jest. Jak ona mówi, no to posłuchajmy. Powiedział Donald Tusk, ja mam do niego... Że tym razem nie. Powiedział to i ja to mi mówimy wszyscy. Ja chciałam go wszyscy. Myśmy podnieśli wiek emerytalny, nie słuchając opinii Polaków, ponieśliśmy za to bardzo surową karę. Pani marszałek. I wyciągnęliśmy z tego wnioski. Zawsze mnie bardzo śmieszą takie pytania o program, bo ja przyjdę do, i powiem panu, chcę zrobić to, to i to. I przyjdę do pana następnego programu. Pan daje, proszę o program, znowu powiem. Nie, pani marszałek, wie pani co? Ja rozumiem tę szczerość. Ja nawet doceniam, żeby... że śmieszą panią pytania o program. Nie, nie, tak, dlatego że. Doceniam tę szczerość. Platforma bardzo wyraźnie określiła obszary, które nas interesują, które są dla nas ważne i one są spójne z tym, co jest ważne dla Polaków. Znaczy, jak tylko PiS... Dla Polaków, tak? Plolaków. Dla Polaków. Dla Polaków. A ty... Plolaku jest. Ty Plolak. Ale pytanie, czy są Polacy i Plolacy, czy... Tak. Tak, są PO i oni są gorszego i sortu. I ci Polacy są gorszego sortu? Czy... Zdecydowanie. A, czyli w ten sposób. Pani... A, i dla Polaków będą różne tam zagadnienia, obszary, tak? I... Ale programu nie będzie. Zresztą mi z Maciek Zemła mówi, no, no. Że ci gorsi będą dłużej pracować. Jak tylko PiSowi jest troszeczkę pod górkę, troszeczkę. Jak tylko są pisacy? Jakieś sytuacje... Polacy i pisacy. I plisacy. Dobrze. Jak tylko PiSowi jest troszkę pod górkę, jak tylko są jakieś problemy gospodarcze, to Platforma rzuca zawsze koło ratunkowe. Wysyła Kidawę Błońską, Leszczynę i Grzegorza Schetynę. A, jeszcze Schetynę, no. Nawet Kidawa się trochę, wiesz, wczoraj w Sejmie uaktywniła, ale no proszę. Z litości nie pokażemy. Nie, może lepiej zlicujmy się nad nią. Marianne też nie pokażemy dzisiaj. Nie, też nie. Wystarczy, nie, no Przedawkowałeś nie. trochę, nie? Oj no, tak, to zdecydowanie. Prawda. Dobrze, ale w każdym razie, i wchodzi Małgorzata Kidawa-Błońska, jedyna prawdziwa prezydent. Prawdziwa, Plolaków, i mówi, co mówi. Ale zostańmy jeszcze chwilę przy Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, bo ona... Nie znajdując programu Platformy, znalazła bo ją to jednak. Śmieszy, znalazła inny program. A jaki posłuchaj? Tylko czyj właśnie? Im pani powie, że co, ja, dlaczego nie mają głosować na Platformę? Co im zaproponuje Platforma na przykład? Platforma zaproponuje im to, że będą mogli czuć się w Polsce bezpieczni. To znaczy będą mieli dostęp do mieszkań. A w jaki sposób? Do tanich kredytów. Ale za rządu Platformy tego nie było. To co? Przepraszam, był program Mieszkanie Plus. Bardzo pana przepraszam. Był program... Nie, ale Mieszkanie Plus, niech się pani nie gniewa. Pani był Mieszkanie nasz Plus to jest program PiSu. Znalazła program? No sprytne, słuchaj. Sprytne, no, nie ma programu, to co? To zaadaptujemy program PiSu. O, tak jak trochę, wiesz, jak na klasówce w szkole, nie? Tam, wiesz, tutaj uczeń jeden taki kuj, on pisze, nie? A tu drugiemu, wiesz, on... Ale sej... To było proste pytanie, no. Co zapewnicie młodym ludziom? Odpowiadam mogę, że to Kidawa. To będziemy realizować program PiSu. I program PiSu będą realizować. No, więc tutaj pytanie jest, uważam, myślę, zasadne, że... czy zostanie ministrem infrastruktury, które się pojawia no na kraju oczywiście, właśnie. Tak, absolutnie. Ona będzie sama Ale te mieszkanie PiS budowała. W rządzie PiSu. No,
A w jakim? No właśnie, no, dokładnie. No, w końcu będzie realizować program PiSu. No, chyba nie myślisz, że Platforma będzie program PiSu realizowała. To, raczej nie, no. No to chyba raczej, nie. Ja, ciekawe, jaki w ogóle będzie ten program realizować? No, no słyszałeś, jest... nie podniosą wieku emerytalnego. A, no to na pewno. Znaczy, no, no jedni twierdzą, i że tak. I, no, no, i... Za dużo tych frakcji w ogóle, za dużo tych komisji programowych jak wyborczych, jest. No. Nie? Dobrze, idźmy dalej, bo a propos młodych ludzi, Izabela Leszczyna. A, tak, druga no. bardzo mocno posłanka wspomagająca tak, zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwość, brylująca. Gigantyczne diament, wsparcie diament. Dla Jarosława Kaczyńskiego. Jarku, zadanie wykonane. Tak jest. Tak jest. Postanowiła też odnieść się w swój sposób no, na pytanie dotyczące studentów, mm-hmm. czyli też młodych no ludzi. Tak, to jest temat ważny kwestia. Dla Platformy. Bardzo, bardzo ważny. Posłuchajmy. Ostatnie pytanie. A jakie macie program dla studentów? Jaki macie program dla studentów? Dziękujemy Max za ten sygnał. Tak, z pewnego programu popularnego. Dokładnie, tak. Plolaków. Nie mówimy Polacy, tylko Plolacy, jak mogło, że taki dawał wojska, prawdziwa prezydent. Ona tak, myślała, że jest no właśnie, w teleturnieju jakieś... milionerzy. Znaczy to akurat nie był sygnał z milionerów, ale chyba z 1 z 10. 1 z 10, tak. Na natomiast ona myślała, że jest w milionerach w TVN-ie tak, nie, tutaj i dostanie odolejnik, tak. koło ratunkowe, a tu kurde nie ten no program, nie, panie. No właśnie, a tu jednak jest 1 z 10, nie ma ale kół ratunkowych. Że... Pani redaktor nie pomogła jakoś, no, jakoś no właśnie, nie, no, nie rzuciła liny, jakieś koła ratunkowego. Może coś tam, no nie wiem, no coś, jakieś tanie mieszkania, czy coś tam. Może ona no. jej podpowiadała, ale pani Izabela może nie słyszy, że tanie mieszkania. Mieszkanie panie, plus. Panie Kazimierzu, gdzie są klucze, tak? Pani Izabelo, gdzie są mieszkania? Ja uważam, że to są wielkie sytuacje, wielkie sprawy. Pani Izabela Leszczyna, jak zwykle, miała mnóstwo do powiedzenia. Tak, zdecydowanie. Ogromną. No, ja się, diament medialny. Absolutnie tak, no. się czuję dopieszczony, jeśli o tę kwestię ja chodzi. Ale jest jeszcze na szczęście Skosiniak-Kamysz, czyli ten, który podniósł. No właśnie, bo ten to nie złoczyńca. PiS podniósł. Trzeba go tak zlać. No. I on postanowił... Zło. Ja się zawsze będę zastanawiał, dlaczego on został lekarzem i politykiem, powinien być leśnikiem. O Jezu, to posłuchaj, co o młodzieży talentów. Mówi nasz parafian, nasz ksiądz wiejski. To nasz... Nasz lekarz. Lekarz. Znachor. Tygrysie, graj. Nie ma takiego drzewa, które pozbawione korzeni wypuszcza młode pędy. Nie ma takiego. I o tych korzeniach nie wolno zapomnieć. Ale nie można tylko skupić się na pniu. Trzeba myśleć o gałęziach. Trzeba myśleć, jak te młode pędy mogą wyrosnąć. Jak mogą się rozwinąć na wiosnę. Czy ja na przykład nie widzę... No, ale ten program dla młodych jednak PSL ma. I to tak. zobacz, jaki jest związany, że tak powiem, z naturą, z wiejskością taką. O korzeniach nic nie było, ale o pędach, po pędach było. O pędach, korzeniach gałęziach. No generalnie cały ten przekrój ale drzewa ja naprawdę to widzę. Widzę takiego młodego księdza, który przyjeżdża z dużego miasta do małej parafii wiejskiej takiej. I takie kazanie właśnie wygłasza. I takie się, kazanie. O tych pędach właśnie, tak. że tutaj posadzicie, tak, zasadzicie swoje tutaj ziarno. No i to wyrośnie, te pędy wypuśćcie gałęzie. Tak, on jeszcze dłużej mówił, że młodzież właściwie tak się jej da obiad w szkole, to wszystko załatwia. A, no to nie, to prosta sprawa, to po co tych gałęziach w ogóle? Żywią i bronią, mówiono kiedyś o PSL-u. I jeszcze szybko w takim razie zobaczmy, co ma do powiedzenia o programie dla plolaków. Dla plolaków. Programie PiS Leszek Balcerowicz. Program PiS. Nie. Krócej pracować, klasa. Lepiej żyć. Co tam się stało? Słuchaj, dlaczego on się chwali tutaj Prawo i Sprawiedliwość, no. Ale poczekaj. Zmienił front? On chwali PiS, to może on zostanie jakimś ministrem finansów na przykład w wow, rządzie PiS. Kidawa Błońska zostanie ministrem infrastruktury. Leszczyna zostanie ministrem finansów. Ministrem milczenia może. Milczenie jest złotem, prawdy. Tak, no. Przecież ten człowiek w życiu prawdy, słowa prawdy nie powiedział, więc będzie ministerstwem prawdy, no. A może być, no i Leszek Balcerowicz, tak, ministrem finansów. Pięknie by pasowało to wszystko. Słuchaj, brutalnie zakończono nasz program. Maciek Zemła mi mówi, że już zjedliśmy cały czas poświęcony na naszą pierwszą część. Znaczy, no widziałem, że zjadłeś kawałek ogórka. Ja już kawałek ogórka zjadłem, a jeszcze do tego wrócimy. Już po krótkiej przerwie. Będzie więcej ogórków. Będzie więcej ogórków, zdecydowanie. I też trochę jeszcze ekonomii będzie. No, kończymy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
Mówiliśmy o ekonomii, gospodarce, wielkich mózgach Platformy Obywatelskiej. Zdecydowanie. No i przyszłym rządzie Prawa i Sprawiedliwości. I o programie, który śmieszy wprawdzie Małgorzatę Kidawę-Błońską, z bardzo dobrodru. Ale jednak istnieje, podobno. Kilkadziesiąt procent Polaków, jak słyszą o programie Platformy Obywatelskiej, to też się śmieje. No, taki wesoły program. Znaczy, bo się śmieje, bo nie wiedzą, że istnieje. No, tak. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie, tak jest, jak w piosence. Program ten gdzieś istnieje. Istnieje, ale nie wiadomo gdzie. Bogusław Grabowski. Z Rady Polityki Pieniężnej, tak, kiedyś. Tam. Kiedyś człowiek Platformy Obywatelskiej postanowił opowiedzieć trochę o przyszłych rządach Platformy Obywatelskiej, takich pomysłach jego środowiska na ten temat. To posłuchajmy. Posłuchajmy. Opozycja ma dzisiaj najlepszy program, jaki można sobie poprzeć. Dokładnie. Dlaczego Polacy tego nie widzą? 64% Polaków nie chce euro. Ten wynik świadczy o mądrości Polaków? Nie, ten wynik świadczy, po pierwsze, Polacy nie mają pojęcia, o czym mówią. Przepraszam bardzo, muszę to powiedzieć. Jestem ekonomistą. Nie obraża pan naszych słuchaczy? Nie, tych, nie, którzy się nie wypowiadali? Nie obrażam. Oni wypowiadają się na podstawie swojej wiedzy, której nie mają. Jestem za euro, to przyniosłoby Polsce ogromne korzyści. Jak władzę przejmie opozycja, benzyna będzie po 5 zł, tak czy nie? Nie wiem, trudno powiedzieć. Nie. Nie. Polski nie stać na tak rozbudowane programy socjalne, trzeba je ograniczyć. Tak. Ludziom trzeba mówić prawdę. Wydłużenie wieku emerytalnego jest nieuniknione, tak czy nie? Tak. Ja trzy razy jednak tak. Jest ten program. Pamiętaj, że Platforma... Ale zupełnie oni, w sensie Tusk i Kidawa, i w ogóle oni wszyscy mówią, że coś zupełnie innego. To jak to jest z tym programem w końcu? Ja nie wiem. Ale zobacz. Nie, słyszałeś, co powiedział pan Grabowski. To jest najlepszy program, który możesz sobie poprzeć. Aha, czyli czy on może poprzeć? On sobie popiera różne programy i każda osoba w Platformie ma inny program, więc każdego możesz sobie, czyli jest najlepsza. No rozwiązałeś tę zagadkę. No, to co osoba w Platformie, to inny program, możesz sobie poprzeć. Ale właśnie tak się zastanawiałem a propos tego euro, że Polacy nie chcą przyjąć euro i to jest źle, że oni nie mają wiedzy ekonomicznej, tylko pytanie, czy Polacy, czy plolacy. A to, no właśnie. To musiała, bo trzeba byłoby spiknąć panią Małgorzatę Kidawę-Błońską, to byłaby zresztą fascynująca. Czyli Polacy chcą przyjęcia euro, a ci Polacy... Przede wszystkim nie zrozumiałeś przekazu pana Grabowskiego. No nie, no jestem zbyt głupi. Jesteś na to, no. zbytnim Polakiem, jak ja. Zwykłym Polakiem, tak? Więc tam chodzi o to, że ty nie dorosłeś do euro. Ty nie wiesz, o czym mówisz. No tak. Polacy nie dorośli ani do demokracji, ani do euro. Dokładnie, musimy tą przaśność, tą polskość się wyrzucić najpierw, dopiero potem przyjąć euro. I jeszcze euro. Po plololsku i mówią. Plololsku, dokładnie. Dobrze, kochani, no to trudno. No. Jeszcze jednak pani wcisło. Słuchajcie bardzo uważnie. Na dobitkę. Który mówił, że w mniejszych miejscowościach będzie być może można stworzyć jeszcze parę tysięcy takich punktów, szczególnie w tak zwanych wsiach kościelnych, żeby ludzie, którzy wychodzą z kościoła, nie musieli się nad to trudzić, aby dotrzeć do lokalu wyborczego. A czy to oznacza, że na terenach kościelnych będą robione komisje wyborcze? To co pani powiedziała? Pani poseł, naprawdę. No nie wiem, trudno odpowiedzieć. Nie, trudno, bo pani mówi, że nie. No to jest problem ze zrozumieniem. Nie ma co tworzyć nowej rzeczywistości. To jest problem ze zrozumieniem, pani poseł, a nie zobaczymy, co ma być faktycznie. Powinien być taki ukaz carski albo królewski, tak, że każde dobra kościelne mają głosować na króla. Dokładnie, ale właśnie, dokładnie, na króla. Właśnie, na króla. Bo rozumiem, że posłanie pani poseł Wcisło myśli, że generalnie te autobusy będą tylko wyborców PiSu dowozić. I tylko do kościołów. I tylko do wsi kościelnych, czyli wieś kościelna. A jakieś wsi niekościelne w ogóle? Znaczy, nie, no są, na pewno, no tak. Chodzi o to, że pani Wcisło nawet jak czyta, to nie rozumie. A, no właśnie, bo to też właśnie bo też, jej też tak uwagę. Napisali jakoś dziwnie, do... zamiast napisać zwyczajnie, jakoś. Głosuj za, głosuj przeciw, taką kartkę dostaje, to jej to nawypisywali no jakieś głosowanie, ona nie rozumie tego, no. Gdybyś zrozumiał, to ja bym nie rozumiem, przecież nie chcę przyjęcia euro, jesteśmy całym sercem wiesz, za pani Wcisło. Oczywiście. Panią Wcisło. Panią gdzieś... Panią poślicę. W wsi kościelnej ją wcisnęli. Dobra, kończymy i zaczynamy... Przepraszam, ja się odżegnuję, odcinam się. Słuchajcie, zaczynamy teraz bardzo ważny set. Tak, gadżetowy. Gadżetowy, taki w ogóle set gadżetowy. Zaczął się od ogóra. Czyli już wyciągnąć? Bo ja też tak, mam ogóra. Wyciągnij, ale... Tak, tylko że mój ogór to jest cukinia, przecież to jest która... cukinia. Ale ona się identyfikuje jako ogór. Czy to jest, nie dyskryminuj tej cukinii. Czy to jest ogórek niebinarny? To jest ogórek warzywno
fluid, taki warzyw, seleryba. Taka seleryba. Seleryba, jak kiedyś pani Spurek mówiła. Tak, i to jest, tak, ja tak, mam tak. mniejszego ogórka, wprawdzie w ręce. Znaczy, to... No mój jest trochę większy, ale, ale może bo to nie jest ogórek. A właśnie, że jest ogórek. O dorodności może tak. Dobrze. Nie, roz... o, nie, nie, no nie rozwódźmy nie, nie się. Nie będziemy o tych tragediach ludzkich rozmawiać. Okazuje się, że senator Bury przyniósł ogórka do tak. studio TVP. I rzucił podobno, tak, w redaktora. Ale nie przyniósł ogórka do redaktor ogórek. Tylko do redaktora Kłeczka. Ha, tylko do redaktora Kłeczka, ale jak się to skończyło, zobaczcie. No to, że... jest pan proszę być tego ważny, rodzaju mędą, proszę bardzo, to jest dla pana. O matko, o ludzie. Panie senatorze, pan, dziękuję. Się, chyba, pan się chyba źle czuje. Dziękuję, ale zachowujecie się państwo proszę, niepoważnie. Proszę zabrać swojego ogórka. Ale proszę bardzo, ale agresja, proszę panie sobie senatorze. Zabrać zachowuje się pan niepoważnie, jest pan po prostu zwykłym funkcjonariuszem. Tak, tak. Nie chcę pana obrażać tutaj, poziom. Bo szkoda. Widzę, panie pośle, wychodzę. Że osiągnął pan poziom dna. Ale tam w ogóle mu odrzucił tego ogórka. My się dogadaliśmy teraz w przerwie. Konrad do mnie powiedział, rzuć we mnie, bo masz mniejszego. Ja nie wiem, jak to tłumaczę. Ja rzucę. Rekonstrukcja zdarzeń. Rekonstrukcja zdarzeń. Ta, o, tak było, złapałeś? Dokładnie. Ale tak mocniej powiedzieć. Mocniej, tak, czekaj, tak. Latające ogóry tylko w telewizji ogórki. W Polsce.pl. Dobrze, nowa, to będzie taka dyscyplina nowa, polityczno-olimpijska. Rzut ogórem. Pytamy też, czy senator... No na razie redaktor Kłeczek wygrywa, no bo rzucił dalej. Tak. Kłeczek, no tak. Tak. Kłeczek. Rzucił dalej ogórem, choć z drugiej strony jest tak zwane, było też zmiażdżenie ogóra gdzieś tam. Tam było, jest pan Mendą i ryb. Czyli tutaj. Może w ogóle będzie cała jakby tam dyscyplina, taka lekkoatletyka ogórkowa. Interdyscyplinarna. Interdyscyplinarna. Po prostu tak. Pytamy w następnym naszym pytaniu, czy senator Bury zawsze nosi ze sobą ogórek. Zobaczmy. Ja idę po to, żeby przekazać prawdę. Wiedziałem, że może nastąpić atak, tak jak pan powiedział. Miałem nadzieję, że tego nie będzie. Ale przewidując... Wziąłem tego ogórka. Niech pan posłucha tego programu. Pan Kłeczek najpierw zaatakował, no, zaatakował mnie tym handlem ogórkami. Przemilczałem pierwsze jego zdanie. Dalej nie dał mi się wypowiadać. Uderzył jeszcze raz. Wtedy stwierdziłem, że przekroczył granicę i użyłem tego argumentu, czy tego performensu, żeby zwrócić uwagę na problem oszukiwania Polaków. Biedny czyli Maciek Wolny, senator Bury użył tego ogórka w samoobronie. Tak, ale widzisz, bo no widzisz. Maciek Wolny, który rozmawiał, nasz kolega serdeczny, którego serdecznie też pozdrawiamy. Pozdrawiamy go oczywiście. Dobrze, że rozmawiali zdalnie tak, na Skype'ie, bo przecież Maciek... Mógłby zostać zaatakowany. Ogórkiem. Ogórkiem, różnie może być. Kto się boi ogórka senatora... Niechaj teraz idzie dobra, spać. Cześć, odcinasz wszelki wypadek. Senator Bury, ale przecież senator Bury ma szefa. I nie są to jego rosyjscy koledzy odrobienia interesów ogórkowych. Nie, tylko ten pan z TVN-u. Tylko ogórek z TVN-u. Tylko Hołownia z TVN-u. Hołownia, no. Bez Hołowni. Tak. No i pan Hołownia Szymon postanowił się wypowiedzieć w kwestii ogórkowej w sumie. No tak. Zupę ogórkową. Zupę ogórkową, lubi, tak. Posłuchajmy. 22 050% poparcia dla senatora Jacka Burego. No, powiem szczerze, zadał kolega Szyku tym ogórem. No, trudno mu się dziwić. Znaczy, ja powiem wam szczerze, i wiem też, że to oglądają nasi niektórzy parlamentarzyści, ja to im się dziwię wszystkim, że oni chodzą do tego szamba. Naprawdę szczerze im się dziwię. Nie wiem, po co chodzą, ale chodzą, tak się zdecydowali, może mają poczucie misji, może może mają jakieś skryte marzenia i potrzeby, o które wstydzę się pytać, lubią być udręczani czasami. Znaczy, to jest szambo po prostu, znaczy, to trzeba sobie powiedzieć publicznie. Się robi jakoś sadomachistyczne, ale właśnie co, sadomachistyczno działkarsko działkowo. Ale o co chodzi z tymi skrytymi marzeniami, o których mówił Szymon? Ale on się wstydzi wręcz tych marzeń. No właśnie. A czy one są z ogórkami związane, te marzenia? Z trzymanymi w spodniach. No tak, no bo przecież pan Bury przyniósł tego ogóra w spodniach. Ale to... zadać to... Szyku ogórkiem, tak, ogórem. Ale to Hołownia się kojarzy raczej chyba. Bo senator Bury raczej ja się trochę boję o Hołownię, właściwie o jego małżeństwo. Chociaż nie, no to pewnie to jest takie otwarte. Się o jego ogórki się boję, drodzy państwo. Poziom tej rozmowy i dyskusji kończymy dzisiaj bez spiny. Do widzenia. Nie kończymy, idziemy. Będziemy ciągnęli ten wózek. Niestety, tak. No bo... Dla nas i dla widzów. Bo jak skoro gadżety, no to żegnamy się ogórami tak, żegnamy i cukiniami, które... Nie, nie, to jest ogórek.
To on jest... się identyfikuje jako ogórek, więc to jest ogórek, tak? Może jakiś jesteś ogórkofob, naprawdę. Ogórkofob jestem. Cukiniofob. Cukiniofob. To wstasz, cukiniofob czy ogórkofob? A wiesz, że nie wiem, też pogubiłem się już sam. Idziemy dalej. Zostajemy na moment przy gadżetach, ważnych gadżetach, już nie ogórek, a co innego. Podpowiem, że instrument i poseł Kowalski. Ho, ho, ho. Chciałoby się kokami przebić to jeszcze raz. Tego się nie zapomni, a nie zawsze czas. Chciałoby się kokami przeżyć to jeszcze raz. Przeżyć to jeszcze raz. Tak jak wiesz, tak na Śląsku ci, wiesz, tak na Śląsku. A na, znaczy na tym Śląsku, na Dreni, tak pięknie, wspaniale. I to jest przaśne polskie, a nie jakieś tęczowe, to jest tęczowe opaski. Tego boi się Solidarna Polska, strasznie, że tych tęczowe opaski wrzucają. A tutaj wyobraź, no. I moim zdaniem słusznie się boją, o czym za chwilę, ale ja uważam, że poseł Kowalski spokojnie mógłby zasilić taką kapelę ludową. Mówisz? Przeżyć nie, no ma to jeszcze raz i tak dalej. Ma talent wielki, ale... Wielki talent. Pamiętacie ta afera, nie? Że Black Eyed Peas wyszedł Black z tymi Peace, teczkami. Tak. Teczkami. Czemu teczki? Opaskami. I był krzyk. Bywa, Solidarna Polska słusznie wytknęła telewizji polskiej. Ale my też... Ale co zrobiła telewizja polska? Prowokacje, drodzy państwo. Uhuhu. I zobaczmy... Z czym prowokują Solidarną Polskę prowadzący popularny program śniadaniowy w telewizji polskiej? Zobaczmy. Ja muszę zjeść, kiedy Akustin i Gośka tańczą hip-hop, to wtedy całe studio mówi yo, yo. Drodzy państwo, na to idzie 2 700 000 000 złotych. You know, ale kiedy Gośka, nie coś wiem, jak oceniasz, może zapytamy też widzów, czy występ Janusza Kowalskiego, czy występ w pytaniu na śniadanie. Ja... Nie mogliśmy dłuższego fragmentu puścić, ale... No, widzieliśmy wszystko, co tam się działo. Przyspieszamy. Trzeba zostawiamy tak. To, niech państwo nam to sami skomentują. Premier Morawiecki też ma gadżet. Oho, ho. Bardzo ładny, zobaczmy. Mógł sobie zrobić krzywdę. Ulala. Generał Polko. Tam strzelają, drodzy państwo, straszne rzeczy. Ja mam miecz świetny, będę bronił Ja mam taki tymi... bardziej ten karabinowy. Taki, tak ten. Jest. A. Okazało się, że premier celował do wiceministra... Nie, do tarczy antyinflacyjnej. A do tarczy. No. Coś mi to, wiesz co, coś mi się... Czy to ministra Ziobry? Nie, no jak to ludzi by strzelał gdzie, premier? Co, gdzie, no, nawet do prywaciarzy fakt by nie strzelał, się przejął, no. Że źle trzymał karabin. Bo myśleli, że on tak strzela, on pokazywał, ale nie. A efekt był taki, że on patrzył, oglądał, wytłumaczył. Tak. Ja się tak za bardzo nie Z drugiej znam, strony, więc... ja bym żadnemu polskiemu politykowi broni do ręki nie dawał. Oh. Naprawdę. Ale zostawmy to w każdym bądź razie. Dobrze. Okazuje się, że różna jest broń. Możesz mieć karabinek. Granatnik. Możesz mieć granatnik, jakby wiadomo, pan komendant. Możesz mieć hajmarsy, mm-hmm. Ale możesz mieć też wodę. O, ja ci. No i wodą też można atakować. No woda to jeden z żywiołów. I na posiedzeniu komisji sejmowej pani Felix, jak Felix z popiołów, i pan Joński, czyli wiesz, taka senatorska powaga obrad. No oczywiście, no, legenda lewicy. Legenda lewicy, zobaczmy. A prywatnie on jest tym? On jest szefem jakiegoś basenu w Warszawie, tak? Łodzi pomaga mi Maciej Zemła. No więc jemu blisko do i pani do wody, Felix też do wody. Zobaczmy to. I trzeba mieć tego pełną świadomość. Wymaga też większej zdolności niż poszukiwanie wiecowe. To jest jeszcze jeden element. Szanowni państwo, nie wiecie nawet tego, co jest powszechnie dostępną wiedzą. No, więc ja państwa wiedzę oczywiście na tej komisji uzupełnię w tych podstawowych elementach. Ale kawał, aleśmy mu, o mój Boże. Aleśmy mu ale dojechali. Tak poczułem się trochę jak w podstawówce, powiem ci. No, to też takie robiło się numery nie? Wtedy. Tak jest. Jakieś tam ciągnięcie dziewczyn za włosy, jakieś takie, chociaż może lepiej się tego... Siadaj, nie, lepiej się tego nie przyznawać, bo to... Lepiej nie. Jeszcze oskarżenie jakieś dobrze, będzie. Dobrze, obiecaliśmy coś o binarności i niebinarności, już nie tylko... Tak, już nie tylko ogórków, tak, cukinii, tak, w jego przypadku cukinii. Ogórko. No i zobaczmy ten materiał, jak młodzież o tych kwestiach binarnych traktuje i tak jest, popatrzmy. Bym poprosiła, żebyście dały mi swoją definicję niebinarności.
ja kiedyś coś takiego usłyszałem, że jest kosmos i są mężczyźni i kobiety, to są jakieś jedne planety, a osoby niebinarne to te wszystkie gwiazdy pomiędzy. Tak bym to powiedziało. Każdy jednak czuje trochę inaczej, to jest duże spektrum. Ja po prostu czuję, że jestem człowiekiem, nie czuję konkretnie płci. Filo usłyszało, że nie ma płci. Tak, moja cukinia czuje, że jest warzywem i ona raz się czuje ogórkiem, raz się czuje cukinią i nikomu nic do tego. I proszę jej nie dyskryminować tej cukinii, tego ogórka. A to jest mój ogórek i kończymy tę rozmowę, drodzy państwo. Konrad Pieszkiewicz i Wojciech Biedroń. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.